dzisiaj gość wyjątkowy, bo z innego środowiska koszykarskiego niż osoby, które były w tym podcaście do tej pory. Urodzony 7 stycznia 1947 roku w Bobowej na Podkarpaciu. Sędzia koszykówki, komisarz, prezes, współzałożyciel Polskiej Ligi Koszykówki Męskiej i Kobiecej, członek honorowego Polskiego Związku Koszykówki Wiesław Zych. Panie Wiesławie, mam nadzieję, witam, że czegoś nie przeoczyłem, ale porozmawiamy sobie dzisiaj o tym wszystkim. Co prawda już w prywatnej rozmowie przeszliśmy na ty, ale tak oficjalnie chciałbym przejść na ty, żeby nie pomyśleli, że walę do pana na ty tak śmiej. Także okay. Witam Kamil. Wiesław. Tutaj koszuleczka jest, prezencik od sponsora naszego. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. No dobrze, no to lecimy w takim razie. Liczba 18. Rozmawialiśmy sobie też tak właśnie prywatnie. To jest twoja liczba. Dlaczego? No tak się właśnie składa, że można powiedzieć, moje życie koszykarskie składa się z czterech osiemnastek. W wieku 18 lat zostałem sędzią koszykówki. 18 lat byłem sędzią FIBA. 18 finałów najważniejszych zawodów w Europie i na świecie. No i co się kojarzy również z moją karierą, 18 lat gry Małgosi Niebieszczańskiej Zych, gry w koszykówkę w Ślęzie Wrocław. Także jak widać, wszystko to, co powiedziałem, ma sens, ma pewną logikę, ma pewien harmonogram wydarzeń, który wydarzył się w mojej, no myślę, że przepięknej karierze, po której dzisiaj mogę powiedzieć, że się czuję absolutnie spełniony i szczęśliwy. No nie da się ukryć, dlatego jestem bardzo szczęśliwy i dumny, że pan, przepraszam pan, wiesz, jak będę tutaj pan Adam, zawsze będzie mnie poprawiał, ale jak będę się zapominał, to proszę cię, poprawiaj mnie. Okay. Natomiast 18 lat miałeś, jak zostałeś sędzią koszykówki. Tak jest. Jak to się zaczęło? Skąd pomysł w ogóle, żeby być sędzią? Nie ukrywam, że duży wpływ na moją karierę i mój związek z koszykówką miał ogólniak, liceum ogólnokształcące w Kłodzku, gdzie po urodzeniu, mając roczek, dotarłem z rodzicami. No i będąc w 9, 10, 11 klasie, bo to jeszcze tamte klasy były, no było sporo kolegów, którzy interesowali się koszykówką, no i w pewnym momencie przyjechała do mnie ciocia z Ameryki, autentyczna ciocia, i przywiozła Sport Illustrated. I oczywiście to magazyn poświęcony koszykówce, hokejowi, baseballowi. No i tam właśnie jak gdyby po raz pierwszy spotkałem się z przepięknymi zdjęciami zawodników NBA. To dla mnie był absolutny szok. No i pomyśleliśmy sobie, że a może zaczniemy własną ligę, szkolną ligę. No i zaczęliśmy produkcję koszulek na wzór tych zespołów NBA. Ale graliście sobie, w kosze graliście? Tak, tak, okay. Tak. Najpierw było granie w kosze. Tak, najpierw było granie, ale ktoś musiał te zawody sędziować. Graliby to były zawody międzyklasowe oczywiście, no ale ktoś musiał sędziować. No i tak wziąłem raz, drugi raz za gwizdek i dość dobrze mi to szło. No. Koledzy nie rzucali się za bardzo. No. Widziałem, że mówię, no czemu nie? No to może zaczniemy, kurs zrobimy jakiś. No i tak się właśnie wydarzyło, że namówiono mnie na kurs w Okręgowym Związku Koszykówki. No i byłem już pełnoletni, miałem skończone 18 lat. Gdzie to było? We Wrocławiu. We Wrocławiu. We Wrocławiu u sekretarza generalnego, pamiętam, zapisywałem się, Józka Kotlarka, okay. Świętej pamięci. No i Tak to się zaczęła przygoda. No i były rozgrywki juniorów, trzeciej ligi, drugiej ligi, lig uczelnianych, lig międzywojewódzkich, prawda? No i powolutku piąłem się w sędziowaniu. Szło mi to zupełnie dobrze. No i pamiętam, że zupełnie przypadkowo
jeszcze nie będąc sędzią szczebla centralnego, bo to się mówi, że to są sędziowie ci wojewódzcy, prawda, i sędziowie z szczebla centralnego. Udało mi się posędziować z Konradem Dączykiem, moim długoletnim później partnerem, mecz Korona Kraków Polonia Warszawa, żeński mecz. No i po tym meczu było trochę oczywiście strachu podczas meczu, ale potem były gratulacje od trenerów zasłużonych wtedy. No i to taki był moment przełomowy, że później już regularnie zacząłem sędziować ekstraklasę. No i 79 rok, Tallinn. Zdałem egzamin na sędziego międzynarodowego. FETA, Estonii, tak? Tak, tak. To był Związek Radziecki jeszcze. Aha. No. I no nie ukrywam, że to taki był dla mnie też zwrot w pracy zawodowej, bo no zaczęło coraz więcej tych meczów przybywać, a tutaj no też trzeba było pomyśleć o swoim zawodzie, prawda? No tak. Także no trudno mi było na początku, ale potem jakoś sobie to wszystko poukładałem. No i nadszedł rok 1984, turniej przedolimpijski na Kubie. Pojechałem z reprezentacją polskich koszykarek, które miały olbrzymią szansę zakwalifikować się na turniej olimpijski do Los Angeles. No i nie ukrywam, że to był taki absolutny kop w mojej karierze. Sędziowałem mecz w Hawanie, Kuba-Węgry, bardzo ważny mecz na 15 tysięcy ludzi. Dla mnie to też było wielkie przeżycie. Fidel Castro na trybunach ze swoją świtą. No i coś tam machał ręką, czy nie? No, jakoś obroniłem okay. się swoimi decyzjami. Jednocześnie w FIBie nastąpiła zmiana generacji. Odeszła akurat jak asystent sekretarza generalnego Stankowicza, Borysa Stankowicza, Urszuli Frank odeszła, a przyszedł David Turner. Młody Anglik, sędzia międzynarodowy, który no jak gdyby zaczął tą grupę sędziowską widzieć od nowa, widzieć trochę bardziej profesjonalnie, bardziej jakby to powiedzieć, przyjrzał się, zaczął mówić, że ty jesteś za gruby, za wolno biegasz, biegasz krokiem tanecznym, ważne. Mało atletycznie. No takie były trendy wtedy właśnie. Nikt się z nami nie szczypał. No i powiedzmy, że zaraz po tej Hawanie był turniej kwalifikacyjny do Mistrzostw Europy w Szwecji, w Norrköping. I właśnie pierwsze spotkanie z Davidem. Hi, tutaj. Co robisz? Czy grasz w tenisa? A obok stoi Duvis, Grek, jak zwykle dumny, mówi, ja gram w tenisa. Misza Dawidow mówi, ja też gram w tenisa. A ja mówię, a ja gram w ping-ponga. Bo rzeczywiście, będąc w liceum w Kłodzku, sporo czasu spędziłem przy stole ping-pongowym. No i dość dobrze mi to szło. Także David Turner przed południa spędzał na korcie, a później mówi, no Zygi, bo to taki nickname, Zygi. To było Zygi, później całą karierę, no Zygi, let's go to ping pong. Let's go. And? And, no ja zawsze mówiłem, sorry, but I have to win. I kill you. No i takie boje trwały godzina, dwie godziny i nikt nikomu nie odpuszczał. No i stąd też właśnie poznawaliśmy się coraz lepiej. No tutaj trzeba było pamiętać o wydolności, że trzeba mieć siły na tego ping-ponga, ale później przychodziły mecze i nie było ziewania. Okay. No i wszystko było dobrze i David mówi, okej, ty będziesz moim good friend, jak będziesz dobrze sędziował. A jak nie będziesz dobrze sędziował, to nie będziesz mój good friend. Nie będziemy friendy. Tak, tak, tak. Chciałem się zapytać ciebie, bo mówiłeś o tych, o, jak zacząłeś karierę sędziego. Jak to ładnie powiedzieć? Sędziego. Sędziego, koszykówki. Jakie trzeba mieć predyspozycje do bycia dobrym sędzią?
No, ja powiem według standardów obecnych. No to rzeczywiście trzeba prezentować się, no prawie jak model na wybiegu. Te 1,80 m, 3-4, nienaganna sylwetka, nienaganne poruszanie, żadnych fiołków we włosach. I to rzeczywiście są takie. I żadnych tatuaży. No to jest po prostu, to jest zawód. Nawet ja słyszałem taką opinię, że to jest praca, to jest zawód. Jeżeli nawet złotówkę bierzesz za mecz, no to znaczy, że wykonujesz pewien zawód, wykonujesz pewne zadanie. I tutaj powracając do tego modela, to no i ten model musi być wykształcony, dobrze, żeby miał skończone studia, żeby dobrze mówił po angielsku, świetnie znał przepisy, sędziował według najnowszych interpretacji, sędziował zgodnie z zasadami, żeby ta, bo bardzo dobra znajomość przepisów daje pewność decyzji, że to, co gwizdnąłem dobrze i ma to oparcie w prawie. Naszym prawem to są przepisy gry w koszykówkę. No i do tego myślę, że do tych predyspozycji, jak do każdego zawodu, po części trzeba mieć talent. Oczywiście olbrzymia praca i ten talent i szczęście, bo ja mogę powiedzieć tak, że miałem wszystkiego po trochu, ale miałem też sporo szczęścia w swojej karierze, że dostałem szansę pojechać na określone ważne zawody, ale potem je posędziować, bo nikt za mnie nie wyjdzie na parkiet, nie weźmie gwizdka i nie będzie rozstrzygał, bo wchodząc na halę, 15-20 tysięcy ludzi na trybunach i czułem się tak, jak gdyby wchodzę do klatki z lwami, prawda? Bo nikt ci wtedy nie pomoże. Nie pomoże, nie masz doradców, nie masz rady nadzorczej czy prawników, którzy w jakiś tam sposób cię będą wspierać. Jesteś sam i wiesz doskonale, że jest kilku zawodników kluczowych, gwiazdy. I te gwiazdy, jest takie powiedzenie, że trzeba chronić, ale też trzeba dać im pograć, prawda? Są trenerzy, są mili, sympatyczni, dotąd dopóki wygrywają i cię poklepują, okej, good job, excellent decision, ale jak zaczynają przegrywać, to oni już nie są twoi najlepsi koledzy, friendy. Oni nie są przyjaciele i trzeba było jak gdyby, zawsze to trzeba było wyważyć, na ile możesz pozwolić, zbliżyć się, ale nie przekroczyć takiej tej linii, której nie wolno, po prostu nie wolno. Tutaj już mówiłeś o tych swoich pierwszych meczach, ale taki swój pierwszy oficjalny mecz, pamiętasz, jaki to był, gdzie i kiedy? Tak, tak, to Inter Bratysława grał Puchar Koracza z drużyną z Glasgow, no mała halka, 300 osób. Jakie emocje? No bardziej to były takie emocje, żeby nie dać plamy, żeby się z jakimiś tam krokami nie wychylić, czy z jakimś autem, że gość biega metr po aucie. No to były takie przeżycia, no takie trochę takie studenckie, takie bym powiedział początkującego sędziego, który chce się zapisać jedną czy drugą decyzję, żeby ta ilość decyzji zgadzała się z komisarzowi, że nie odstaje w stosunku do partnera. Bo trzeba pamiętać, że na początku ja sędziowałem w dwójkę, prawda? No właśnie. W tej mechanice dwójkowej. Kiedy to się zmieniło? I to się zmieniło, jak ja zakończyłem karierę. To był rok? 97. Okay. Także no, ja jeszcze kończyłem w dwóch i później nadeszła era tej mechaniki. Co było lepsze, tak jak się patrzy? Łatwiejsze może, nawet paradoksalnie może we dwóch się lepiej prowadziło. Znaczy mecz. Ważność tych decyzji jak gdyby nie rozpisywana była na trzy osoby, na trzech sędziów. Była większa agresja w stosunku do ciebie, jeżeli podjąłeś błędną decyzję, zdaniem oczywiście zawodników czy trenerów, to personalnie. Tak. Natomiast dzisiaj mogę powiedzieć, że
trochę się to tak rozwadnia. Bo, co to bo znaczy? Podział stref, no właśnie. Nie wszyscy znają się dokładnie. Wtedy było tak, że bliższy sędzia akcji odpowiada za tą akcję. A dzisiaj jest tak troszeczkę niezbyt to zrozumiałe dla wszystkich no zawodników, właśnie. Dla wszystkich trenerów, bo to nie każdy musi uniwersytet sędziowski skończyć, żeby to, na tym się... Bo z perspektywy zawodnika, to co mówisz o tych strefach, no ja po prostu szału dostaję, jak sędzia, który jest najdalej od akcji, widzę coś, nie? No ja mówię, no jak to jest możliwe? No, nie wiem, czy on to widział, czy mógł po prostu tak, bo też warto by było porozmawiać, nie? Zawodnicy, sędziowie, żeby też zrozumieć sędziego, prawda? Bo my też mamy o coś pretensje, ale z kolei jakby były takie spotkania organizowane, może są, ale w Polsce, nie wiem, jedno przez chyba, czy dwa może przez 15 lat grania było takie spotkanie ze sędziami. Co myślisz o tym, że może, żeby jedni drugich mogli zrozumieć? Ja myślę, że z tego, co ja się orientuję, na przykład we Wrocławiu, jak są organizowane gierki tak zwane, czy w Śląsku, czy w Ślęzie, czy kiedyś, ja pamiętam, do Górnika Wałbrzych jeździłem, na sparingi, to oprócz tego, że sędziowałem, to próbowałem wyjaśnić te niuanse takie dotyczące interpretacji, dotyczące właśnie błędu kroków, dotyczące zasłon, co wolno, co nie wolno. No i jednocześnie też mówiłem o tych takich decyzjach 50-50, prawda, że czasami ten ułamek sekundy i zmiana pozycji, czy uderzenie w tors, a nie wystawienie kolana, ewidentnie jest to faul obrońcy, prawda. Także takie niuanse starałem się też mówić podczas tych gierek. To było dla mnie szalenie ważne. Bo to ważne jest. Bo to była jak gdyby praktyka, przygotowanie się do jakichś ważnych zawodów, a jednocześnie pomoc trenerowi jak gdyby w myśli trenerskiej. I uważam, że do dzisiaj to jest jak gdyby bardzo modne, stosowane. Oczywiście nie we wszystkich w Polsce miastach czy klubach, ale myślę, że nad tym się warto zastanowić. Powinno być takie prawo. Żeby sędziowie w ramach wolontariatu szli i sędziowali takie właśnie, ale sparingowe mecze, takie, gdzie są gierki między zawodnikami tego samego zespołu. Jak się przygotowywałeś do meczów? Powiem tak, że bardzo dużo oczywiście poświęcałem na bieganie. Bardzo pomagał mi właśnie ten słynny ping-pong, bo tutaj jest sprawa refleksu. Oczywiście poza przygotowaniem fizycznym było bardzo ważne scouting drużyn, prawda? Czyli oglądanie kaset wideo, wtedy były VHS-y. Czyli jednak trzeba było oglądać, no. Tak, tak. Ja się bardzo cieszyłem, jak mogłem dostać po swoim meczu taką kasetę i przyjeżdżałem. Były dwie teorie, że trzeba wziąć prysznic i zapomnieć o meczu, albo wziąć prysznic, wrócić do domu z samolotem czy pociągiem i usiąść i na gorąco odnotować sobie 3-4 rzeczy, które były no, słabe. Nie można powiedzieć, że wszystko było idealnie, bo koszykówka jest grą za szybką, za bardzo dynamiczną, żeby w sekundę, czy w ułamki sekund rozstrzygnąć i wszystko było cacy. Dzisiaj wiemy doskonale, że po to jest trzech sędziów, że jedna para oczu więcej i jest szansa, że ten trzeci właśnie sędzia uzupełni to, co ta dwójka nie widziała do tej pory. Natomiast szalenie ważne było w moim przekonaniu, był taki fakt, że jak ja będę wiedział, jacy to są zawodnicy, jakie są ich nawyki, jakie są ich plusy i minusy w obronie przede wszystkim, czy grają twardo, ale fair, czy grają twardo, ale nie fair, bo i tak się zdarzało, prawda, zresztą to nic nowego.
I jak miałem rozpisanych graczy tak jak gdyby na nuty, to na pewno bardzo mi to pomagało przy... Czy czasochłonne to było na pewno? No powiem tak, że dobre przygotowanie do meczu takiego euroligowego w Europie zabierało mi około 2 dni. Także to naprawdę nie są żarty, żeby sędziować, ale też trzeba było pamiętać, żeby się wyspać. No też właśnie. Trzeba było właśnie o tym resecie takim pamiętać. Też trzeba było pamiętać, żeby sobie podróż dobrze zorganizować. A sam musiałeś sobie organizować to wszystko? Tak. Dalej tak jest, że tak. Czy związek może pomaga? Nie. Tutaj za moich czasów, tak będę to nazywał, związek, czyli Polski Związek Koszykówki, bardzo nam pomagał. Trzeba pamiętać, że to był czas, gdzie można było tylko pomarzyć, że dostało się nominację do kraju, gdzie nie było wiz. Wizy obowiązywały, były wszechobecne. I trzeba było tutaj organizować 2 paszporty. Ja nawet miałem w pewnym momencie 3 paszporty, czyli swój prywatny. Okay. Prywatny z eską, to taki był jak gdyby sportowo popierany i służbowy. Okay. Dlatego, że no wiadomo, jedna ambasada wydała wizę w tydzień, a druga trzeba było czekać 3 tygodnie. Mało tego, było też tak, że jak wjechało się na przykład, poleciało się do Maccabi i dostało się stempelek, że się było w Izraelu, to nie można było polecieć na tym samym paszporcie do Dubaju, bo ale wiedziałeś o tym wtedy, no, czy dopiero później na... Sędziowsko pomagaliśmy sobie i uprzedzali nas koledzy, że może tak być, bo się tak właśnie wydarzało, że na przykład sędzia został w tym samym samolotem, wrócił do Europy, którym przyleciał. A gdzie najdalej sędziowałeś mecz od naszego kraju? No myślę, że Australia, prawda? Na zakończenie kariery, zresztą o tym będziemy chyba troszeczkę później rozmawiać, jak będziemy się zbliżać do zakończenia kariery. Mówiłeś jeszcze o bieganiu. Ktoś może policzył, ile byłeś w stanie, jak 2 sędziów było, no jak 2, to więcej było biegania pewnie, prawda? Ile się przebiega w ciągu jednego meczu? No ja myślę, nie chciałbym określać, czy to jest 8 kilometrów, czy to jest 10 kilometrów, ale na pewno jest to dużo. Ja po takich, jakby to powiedzieć, bardzo intensywnych zawodach traciłem na wadze 1,5 kilo, 2 kilo, także to zwłaszcza spalanie tych było... takich, co gorąco było. Tak. Także tutaj, no nie ukrywam, witaminy były bardzo, bardzo potrzebne. Okay. Powiedz mi, jak wygląda taka szatnia sędziów? Kto cię najfajniej ugościł? I jak ważne, bo mam pytanie takie, czy są kluby, które niekoniecznie do tego przykładają uwagi, a czy kluby są takie, które no, dbają o sędziów normalnie, po ludzku po prostu? Ja powiem tak, że są pewne standardy już. Na przykład jak to w Polsce przychodzi się, ja powiem, pierwszy lepszy przykład... Zielona Góra, Stelmet. Okay. Szatnia duża, wszechstronna, z lustrem, bo ja zawsze mówię, jak chcecie być mistrzami Polski, to musicie mieć lustro, bo sędziowie się lubią przyczesać, czasami polakierować. Okay. Fajnie. W szczególności, jeżeli to jest mecz telewizyjny. No to po prostu ten wygląd szalenie jest ważny, bo kibic patrzy na sędziego, ten jest fit, ten jest fajnie uczesany, ten, no ty jako sędzia no nic nie mówisz temu kibicowi, a jednak jesteś oceniany, prawda? Fajnie, także że o tym mówisz. Wracając do tej szatni, są prysznice oczywiście, jest jakiś poczęstunek, kawa, herbata, owoce. Tak, okay. No były też takie sugestie z naszej strony, żeby nie przygotowywać żadnych pierogów z kapustą na przykład. Były czy nie? Były. Gdzie? Nie mogę tego zdradzić. Albo były kotlety jakieś takie na zimno. No to przed bieganiem takie kotlety. No właśnie, mnie takie pytanie zadawałem. Ojej. Czy
kierownikowi drużyny, czy pan daje przed meczem, serwuje pan takie rzeczy. A gorzałek ktoś postawił też, czy nie było? No, raczej to z gorzałką. No, to, kiedyś może okay. to był problem, ale no. dzisiaj nie. Dzisiaj wszyscy spieszą do samochodów. To taka najfajniejsza taka, tak najfajniej ugoszczony, gdzie byłeś? Jeśli mówimy o Polskę, Polska i świat, no. O Polsce, to tak jak powiedziałem, bardzo sympatyczne są zespoły, które i wiedzą, podpytują kierownicy między sobą, rozmawiają, okay. tak żeby nie odstawać, no. żeby każdy z sędziów i komisarzy czuli się fajnie, komfortowo, żeby było ciepło, kiedy mróz minus 20. Żeby też w szatni można się było rozebrać, a nie żeby zęby latały. Natomiast jeśli chodzi o Europę, to ja sędziowałem w takich czasach, że na lotnisku przyjeżdżali przedstawiciele czy tam Barcelony, czy Realu, czy CSKA Moskwa, czy Maccabi i zabierali nas naprawdę do fajnych hoteli. Były bardzo sympatyczne kolacje, no, dopuszczalne były suweniry, prawda. Nawet był taki moment, że za bogate były te suweniry, to FIBA zrobiła ograniczenia, że mogą to być tam jakieś spinki, krawaty, ale do 100 euro. Także okay. był limit i chociaż moi koledzy też się pośmiewali, że Mercedesa w częściach też można przekazać. Aż się paradam cieszy. Powiedz mi, jak zostać sędzią Euroligą? Bo wspomniałeś o tym, że to chyba w Tallinie zrobiłeś, tak? To sędzią międzynarodowym. Żeby po prostu wskoczyć na ten pewien pułap, no to trzeba się pokazywać na tych meczach tej Euroligi, prawda, mhm. tylko tych pucharów, zdobywców pucharów, czy Euro Challenge'u. No i to później wyłapują przedstawiciele FIBA czy Euroligi, zapraszają, bierze się udział w stażach, mm-hmm. prawda, także no jest później szkolenia są przedsezonowe, oczywiście sprawdziany, bieganie, no powiem tak, że trzeba naprawdę wykazać się i tymi takimi właśnie biegowymi limitami, bo jeżeli ktoś nie przebiegł, no to mówili bye bye, albo masz... A zdarzali się tacy. Tak, oczywiście. Przyjechali po wakacjach nieprzygotowani, ale to procent mały. Natomiast większość traktowała bardzo serio po prostu sędziowanie, mhm. przyjeżdżała. Były testy oczywiście i są testy pisemne, prawda, także online, czyli tak? nie można się jak gdyby za długo zastanawiać. Ma się tam powiedzmy 25 pytań, jest 20 minut, czyli prawie minuta na pytanie i w systemie komputerowym trzeba to szybko odpowiedzieć, także nie ma szans przekartkować. Przekartkować to można, ale na wakacjach. Fajnie, że o tym mówisz, bo to tak z tego, co słyszę, to jest nie dość, że wysiłek fizyczny i psychiczny straszny. I też to pokazuje, można przedstawić sędziego z takiej ludzkiej strony, jaki to jest stres, fizyczny wysiłek. A do tego psychiczny. Masz jeszcze rodzinę, do tego masz jeszcze obowiązki zawodowe, prawda? No nie, to jest czasami gorzej niż zawodnik. Jest naprawdę co robić, żeby to ogarnąć. Zapytałem o jak zostać sędzią euroligowym, chciałem zapytać, jakie stawki za mecze były w Eurolidze i są teraz, za jeden mecz. Powiedzmy, że ja zaczynałem za 200-300 Deutschmark, bo to mhm. jeszcze na Deutschmarki. No a później nastąpił bardzo szybki wzrost wartości tej taksy, mm-hmm. bo to tak można powiedzieć, to jest tax fee. To jest oficjalne chyba. Tak. I to się w różnych ligach różnie kształtuje, ale powiedzmy, że... Euroliga. Euroliga to jest słabszy puchar, to tam jest 900 euro, a ta bardzo dobra, już najwyższa, to jest 1500 mm-hmm. euro. No i oczywiście organizator, czyli Euroliga,
opłaca hotel, przelot, są diety po 40 euro na posiłek. Mm-hmm. Biedy nie ma. No nie, no bardzo, jak ktoś ma zlecenia, ale to... z tego, co się orientuję w tej chwili, to część kolegów zrezygnowała z pracy, bo nie można, na przykład, daj przykład, nauczyciela wychowania fizycznego, który ma każdego dnia prowadzić określoną ilość zajęć i być jednocześnie sędzią i wyjeżdżać we wtorek, wracać w piątek. No nie da się tego zrobić. No można, ale do pewnego momentu i w pewnym momencie mówisz, no niestety doba ma 24 godziny i tego się nie zmieni. No i trzeba zdecydować. Także wielu sędziów, czołowych sędziów w Polsce dzisiaj ma albo własne firmy, albo pracuje na jakieś umowy zlecenia i sędziuje. A w PLK jakie są stawki? 1200 lub 1500 w zależności od etapu rozgrywek, ale złotych. No i do tego też te koszty przejazdu, kilometrówki. Okay. I także absolutnie wystarczająco, jeśli chodzi o zabezpieczenie hotelowe. Mm-hmm. Tutaj kluby rezerwują dobre hotele, minimum trzygwiazdkowe czy czterogwiazdkowe. I tutaj mogę powiedzieć, że rzeczywiście Polska Liga bardzo dba o sędziów, o komisarzy i biedy absolutnie nie ma. Super, fajnie, dziękuję, że o tym mówisz. Myślałeś kiedyś o NBA? Powiem tak, w 94 roku po finale, który sędziowałem w Toronto, USA, Rosja. Otrzymałem taką propozycję, żeby wziąć udział w kampie dla sędziów NBA. No i poszedłem do swoich szefów FIBA zapytać się, czy dostanę zgodę na wyjazd na taki kamp. No to otrzymałem taką odpowiedź, że możesz pojechać, ale jak wrócisz, to już nie wrócisz na swoje miejsce, bo tego miejsca już nie będzie. Będzie zajęte przez kogoś innego, który jest jak gdyby wierny FIBie. Czyli taki trochę mały szantażyk taki. Może to nie tyle szantaż, tylko to było pewien stopień ryzyka. Mam swoje miejsce, mam swoją pozycję, na którą pracowałem latami, bo bardzo trudno się jest wspiąć po tej drabinie sędziowskiej, ale jeszcze trudniej moim zdaniem utrzymać się przez pewien okres. Mnie to zabrało powiedzmy 10 lat tego topu, gdzie sędziowałem najważniejsze mecze w Europie, w świecie, zresztą o finałach właśnie. To był jak gdyby olbrzymi wysiłek i olbrzymie jednocześnie docenienie przez Międzynarodową Federację Koszykówki. Ale tutaj ta odpowiedź to była taka, mój proszę bardzo, ale wiesz, jak ci się uda, to okej, a jak ci się nie uda? A tak jak patrzysz, była szansa, żebyś się tam załapał? Czy to jest teraz gdybanie na chwilę obecną? Ja od razu sobie pomyślałem, stay in this position. Okay. I myślę, że to była bardzo dobra słuszna decyzja, dlatego że z perspektywy dzisiaj można było powiedzieć, to nawet dostanie się do NBA nie gwarantowało tej pracy na 3, 4, 5 lat. Nie, a jak to tam wygląda? Tam są kontrakty jakieś? Co są, to jest? Kontrakty, jest się weryfikowanym. A jakie tam stawki są? Tam wiadomo, jakie są stawki? Sorry, że tak pytam o te stawki, ale... No to są bardzo wysokie. Już lepiej na pewno. Tak. No, jedynym zawodem jest sędziowanie, okay, prawda? I przestrzeganie wielu reguł, o których zabrałoby nam bardzo dużo czasu, rozumiem, gdybyśmy wszystko to chcieli rozebrać na czynniki pierwsze. Jedziemy dalej. Mecze międzynarodowe, które wspominasz najmilej. Zaraz pokażemy taki jeden mecz. Czy to Powiem, że było naprawdę wiele takich meczów, czy pucharowych, czy meczów reprezentacji, gdzie się świetnie czułem. Byłem bardzo dobrze przygotowany. Byłem jak gdyby taki
zwarty i gotowy. Pewny siebie, no. Ale żeby w tych pochwałach, żeby nie utonąć i nie wypaść tak, że się wszystko takim jest perfekcyjnym, no to też bywały też takie mecze, o których wolałbym zapomnieć. Też będę pytał o trudne gwizdki, trudne mecze. Takie gwizdki, gdzie gwizdki, fałszywki też się zdarzały. I jak się przewracam z boku na bok w nocy i jest tak zwane grillowanie, bo coś tam męczy, to właśnie te fałszywki, gwizdki lub brak gwizdka, bo brak gwizdka to też decyzja, prawda? Mm-hmm. To też trzeba pamiętać o tym. To czasami to właśnie... Będę o to jeszcze pytał, o te trudne decyzje. Przy bezsennych czasami nocach. To jednak, kurczę, stres wielki. No dobra, no to w sumie możemy pokazać, panie Adamie, poproszę mecz, no, który naprawdę jestem dumny, że mogę... O, proszę zobaczyć, pan Wiesław sobie tutaj zaraz jambola zrobi. Michael Jordan, rok 92. Proszę sobie zobaczyć, co tu się... Pamiętasz to jak dziś, czy nie? Tak, tak. Który zawodnik najbardziej dał popalić? Oczywiście... To jest finał, tak? Chorwacja, Stany Zjednoczone. Tak. No w ogóle trzeba powiedzieć, że przyjazd zawodników ze Stanów Zjednoczonych zelektryzował Barcelonę. Trzeba też powiedzieć, że to byli ludzie, którzy grali kosmiczną koszykówkę. Ja też pokażę tutaj, możesz mówić, ja pokażę tutaj protokół meczowy z tego nazwiskami, meczu, tak. Z nazwiskami. No i to była plejada znakomitości, gdzie jedno nazwisko czy drugie nazwisko były znane przez... To ja wymienię może. Proszę uprzejmie. Chorwacja, Petrowicz. Wybitny gracz. Perasowicz, Świecitan, Kukocz, Alanowicz, Arapowicz, Jean Tabak, tak? Jean Tabak. Który jest trenerem teraz. Stelmet Zielona Stelmetu, Góra. Wrankowicz, Gregow, który grał w Śląsku. Komarzec, Badia i Naglić. Radzia. Przekozował piłkę w hali ludowej od kosza do kosza. Kamil nie widzi. Leitner, Robinson, Ewing, Bird, Pippen, Jordan, Drexler, Malone, Stockton, Mullin, Barclay, Johnson. No powiem, niezłe towarzystwo. I no tak jak wspominasz ten mecz tak na dziś, na spokojnie teraz. Co to było? No więc z partnerem Ricky Stevensem z Kanady powiedzieliśmy sobie przed meczem, no tam good game, good luck. No. Let's go. No i powiedzieliśmy sobie też takie słowa let them play. If they won, of course. No i chodziło o to, że żeby nie dać plamy w sensie decyzji, w sensie czegoś tak oczywistego. Nie czarujmy się, wynik tutaj był raczej przesądzony. No tak. 30 parę punktów. Zresztą Dream Team grał fantastyczną koszykówkę i tutaj sprawa wyniku była jak gdyby z góry przesądzona, chociaż walka była w każdym meczu. 85-117. Tak. I trzeba powiedzieć, że ta kosmiczna koszykówka była rzeczywiście czymś nadzwyczajnym, że ci ludzie no, byli najlepsi z najlepszych. Dream Team fizycznie był jakby wspaniale przygotowani. Dream Team był jeden, najlepszy, ten w Barcelonie. Był jeden zawodnik, Leitner z NCAA, a 11 graczy było rzeczywiście najlepszych z najlepszych. Czy to jest z tego meczu, czy przed tym meczem? Tak, tak. To właśnie udało się Małgosi pstryknąć. Wkleimy to, nie? Pstryknąć z własnego aparatu, żeby nie było później problemów z prawami autorskimi, bo nie zawsze się zawodnicy zgadzali, na przykład no. Im wiele rzeczy nie wolno, bo kontrakty, dlatego też no, pstryknięcie takiej fotki to
elektryzowało. Mówiłeś, że zabrałeś piłkę, tak? Tak, no to jest w ogóle inna historia. Ja powiem tylko jeszcze troszeczkę, zanim o tej piłce, to powiem, że dla zawodników Dream Teamu wybudowano specjalny hotel Ambasador rok wcześniej. Rok wcześniej. Było wiadomo, że oni przyjadą do Europy, że ekipa Dream Teamu z rodzinami, z przyjaciółmi liczyła prawie 300 osób, że tysiące kibiców oblegały ten hotel, że każdy z tych zawodników miał swoich własnych ochroniarzy, że oczywiście pokazanie się na Rambla, na tym deptaku barcelońskim słynnym, któregokolwiek, no to był od razu wielki szum, obleganie takiego człowieka, który został rozpoznany, któryś z koszykarzy Dream Teamu. Także oni nawet z tego, co koledzy mówili, wychodzili tylnymi drzwiami z hotelu, żeby po prostu nie wpaść w tłumy kibiców, fanów, którzy oblegali tego Ambasadora. Cały czas patrzę, jak sobie biegasz tam ładnie. Oczywiście, jak jechał Dream Team, to nad autobusem był helikopter, dwa motocykle z przodu, dwa motocykle z tyłu. I wiadomo, że Dream Team miał. Ja to mówiłem, że jedzie bank, amerykański bank, bo suma kontraktów na tamte czasy to było ponad 150 milionów, trzeba pamiętać, rok 92. No i dlatego ja to nazywałem, oprócz Dream Teamu, to bardzo bogaty bank amerykański. No bo te kontrakty tych ludzi to po prostu kosmos. Ale grali chłopaki. No i też kosmiczna koszykówka. O, gwizdek tutaj. No, jak trzeba było, to nie wiem, bo zmiłuj się. A teraz... O, doktor. O, to drużyna Brazylii, trenerzy. No oczywiście. A co z tą piłką? Co z tą piłką? No było tak, że ja sobie wymyśliłem, że jeżeli mnie się uda i będę w posiadaniu piłki po pierwszej połowie, wtedy grało się dwie połowy po 20 minut, to że zabiorę tą piłkę, schowam w szatni i na rozpoczęcie drugiej połowy, jak gdyby nigdy nic z kosza, wezmę następną i będziemy grali. No i miałem rację, bo po ostatnim gwizdku, no to oczywiście Amerykanie rzucili się na piłkę i zabrali ją, także to tylko pozostały marzenia. I stąd też, no, jak tą piłkę oczywiście odzyskałem, przywiozłem do Polski, byłem zapraszany jako sędzia na turnieje takie przedsezonowe, ale panie Wiesławie, ale proszę przyjechać, ale z tą piłką, żebyśmy wiedzieli, pokazali kibicom i zawodnikom, że tą piłką grał Jordan, Petrowicz, Scottie Pippen czy Barclay. No to, niesamowite. To było coś fantastycznego. No i nie tak dawno przekazałem tą piłkę do Polskiego Związku Koszykówki, wręczyłem to prezesowi Bachańskiemu, a z tego, co się orientuję, to w tej chwili jest w Polskim Komitecie Olimpijskim jako pamiątka. Super. Mówiłeś mi też, że straszno taki trash talking był między Jordanem i Petrowiczem. Jak to? Tak, o co tam chodziło? To stare porachunki z zawodów z sezonu NBA, bo trzeba pamiętać, że ci gracze na co dzień mieli swoje tam za paznokciami i tutaj no to, co sobie tam pozdrowienia przekazywali cały czas. Zresztą to fantastyczny mecz Petrowicza, 23 punkty, a Jordana 22, czyli tak można powiedzieć, że na papierze Petrowicz był lepszy. Natomiast to, co wyczyniał Jordan... Ale to on rzeczywiście jest taki aż bezstrzelny? Proszę. No widzę. I przechodzą do obrony i natychmiast jest obrona każdy swego i tutaj najwięcej właśnie mieli do powiedzenia. Oczywiście Barclay też swoje 5 groszy nie przepuścił żadnej decyzji. Zawsze coś do ciebie. Ale oczywiście... Jak go uspokajałeś? No... Charles.
nabierałem dużo świeżego powietrza, żeby nie popełnić jakiejś tam niepotrzebnej gafy i nie powiedzieć, że ja ci daję technicznego, bo techniczne to akurat w tym meczu to była plama taka olbrzymia. Ale potem spotkaliście się na turnieju McDonalda jeszcze, no, też pokażę, też to będziemy wklejać. Później, rok później, to było już po meczu, zapytałem Barclaya, czy mogę mieć z tobą zdjęcie. Yes, of course. Także byliśmy już, być może, że mnie nawet rozpoznał, ale to pozostawiam Barclayowi. Natomiast z tego, co ja się orientuję, to jest bardzo trudno. O, mamy Charlesa Barclaya teraz. No właśnie, i Charles Barclay biegał z taką groźną miną. Innych graczy z innych drużyn też prowokował, też tam w meczu z Angolą nawet doszło tam do takiej małej łokciówy, gdzie został tu wychwycony przez sędziów, ukarany faulem technicznym. Natomiast generalnie ci ludzie bardzo profesjonalnie, muszę powiedzieć, podchodzili do swoich obowiązków i bez względu na to, czy prowadzili 20 punktów, czy 40 punktów, chcieli po prostu wygrać za wszelką cenę i pokazać światu, że są najlepsi, najwspanialsi. Zresztą w takim tonie są chowani od małego. No tak. We are the best. Co ciekawe, powiedziałeś mi, bo ja wcześniej pytałem o te stawki za mecze, te mecze Olimpii za darmo są. No powiem tak, że rzeczywiście sam udział w Olimpiadzie to dla sędziego to jest wielka sprawa, wielkie wyróżnienie. Natomiast no, przepisy nie przewidują tutaj żadnej gaży dla sędziego. Jest tak zwany pocket money, to jest bardziej na wyżywienie, a nie zapłata stricte za prowadzenie meczu. No dobra, to możemy to wyłączyć. Zapytam też o mecz Toronto w 94 roku, też Dream Team Rosja. Czy to był też taki, o tutaj też kolejne rzeczy, to wszystko powiedziałeś, że część rzeczy będziemy mogli zabrać i myślę, że tutaj będą jakieś aukcje, żeby komuś pomóc, czy też konkursy. Tak, tak, oczywiście. Także ja dziękuję ci przekazuję za to bardzo. Tutaj są takie z Toronto. Tak. Fajne rzeczy. Mamy też świata z 94 roku. Piłkę. Mamy piłkę z Toronto z 94 roku. Z logo. No. Jako że na piłce jest logo Mistrzostw Świata, można obrócić. O, to jest to logo. Na każdej piłce. A czyj to jest podpis tutaj? To jest akurat, to jest mój podpis, aha, okay. Prawda? Także to jest piłka z moim podpisem. Super, Toronto, z finału. Też grana, też używana, bo Reggie Miller nią grał, tak, Derek Coleman, Sean Kemp, Kevin Johnson, Joe Dumars, taka pierwsza piątka wtedy była. Tak. Mówiłeś, że Reggie Miller chciał też chyba piłkę zabrać. Tak, no była taka śmieszna sytuacja, że po zakończonym meczu Reggie Miller miał tą piłkę w rękach, ja podszedłem do, i mówię, Roger, give me the ball. A on mówi, nie, w NBA jest tak, że drużyna, która wygra, to zabiera piłkę. Ja mówię, ale dzisiaj graliśmy według przepisów FIBA. Proszę, daj piłkę. Był bardzo niezadowolony. Ja mówię, you can cut the nets. Obetnij siatki. No. Także no, było to trochę na wesoło, ale dopiąłem swego i przywiozłem udało do Polski. Się. No i ją mamy właśnie tutaj. Także będziemy mogli coś z nią zrobić. Zobaczymy, jaki plan będzie na tą piłeczkę. Rok 88. Tracer Mediolan. Tak, to opowiedz o tym. Bardzo, bardzo ciekawy Final Four Euroligi. Pierwszy Final Four z Maccabi Tel Aviv. W historii Europy. Mecz Tracer Mediolan, Maccabi Tel Aviv. Znakomici gracze. Mike. Gandava. Mike D'Antoni, dzisiaj trener Houston Rockets, jednego z czołowych zespołów NBA. No i było wiadomo, że to on jest wielka gaduła i trzeba było w jakiś sposób no, dogadać się, bo wiedziałem, że te zawody, widziałem jak się zachowywał w meczu półfinałowym. No i tak sobie pomyślałem, że może się jakoś ja dogadam przed meczem.
No i myślałem nad tym, myślałem, no i wymyśliłem taką rzecz, że kiedy obydwa zespoły się rozgrzewały, myśmy też wyszli z Miszą Dawidowem na parkiet. Ja mówię do Miszy, poczekaj, bo ja mam tutaj jedną sprawę. To było właśnie te 20 minut przed meczem oczekiwania. No i właśnie podszedłem do Majka, który siedział na i się rozciągał, siedział na parkiecie i mówię, Mike, have a good game. It's very important for you and for me. A on mówi, yes, of course, ale mówię, can we cooperate in a good way? Why not? No to byłem bardzo zadowolony, że potwierdził, że będziemy współpracować. No i rzeczywiście to był ten klucz do tego, że ja już nie musiałem się jak gdyby martwić o jego zachowania, o jego protesty. Ale to super takie podejście. No ale to... Teraz tego już chyba nie ma, nie robią chyba tego. Nie widziałem, żeby ktoś tak był. Wtedy akurat tak, no taki dostałem impuls, nie wiem, może gdzieś... Z góry. Ale żeby, po ludzku, takie zachowania taki, normalne no po prostu. No właśnie, bo wiedziałem, że on jest... Ciężki. Bardzo trudny. I zajął się grą, zresztą zagrał fantastyczne zawody. 17 punktów zdobył, no i Treser wygrał drugi raz z rzędu Mistrzostwo Europy w Champions League, także obie strony były po meczu zadowolone. Ja byłem przeszczęśliwy, że to, co sobie założyłem, oczywiście mi się super udało. Turniej McDonalda, grał Phoenix Suns, już mówię, że... W 93 roku. W 93 roku. No i właśnie to jest to zdjęcie takie śliczne, ale to ze ściany z ten. To było na turnieju McDonalda, to tak, zdjęcie? Tak, tak. Zresztą tutaj jest podpis. I co to, co, jakie wspomnienia stamtąd? No, powiem tak, kolejne wielkie dla mnie wyróżnienie, ponieważ każdorazowo przyjazd zawodowców do Europy elektryzował opinię publiczną i to był mój trzeci akurat turniej McDonalda. Ja bym może na moment wrócił jeszcze do turnieju McDonalda pierwszego w 1988 roku, kiedy po raz pierwszy w historii do Europy przyleciał Boston Celtics z Larry Birdem, Danny Angem, McKim, wielkimi gwiazdami na tamte czasy i pamiętam też świetnie, że król Hiszpanii Juan Carlos wydał kolację na swoim dworze. Pierwszy raz chodziłem po czerwonych dywanach, bo rzeczywiście były czerwone dywany. Zespoły, które uczestniczyły, Jugosławia, Scavolini, Real Madrid plus koszykarze Bostonu Celtic, byli też zaproszeni, sędziowie, całe delegacje i FIBA, i NBA. Czyli wspaniałe czasy. No to było coś jak gdyby wieczór marzeń. No to opowiedz, jaki ten wieczór wyglądał. No powiedzmy, że nie był szampański, ale na pewno każdy z nas czuł dreszczyk emocji. Pamiętam, że samo przywitanie się w tak doskonałym gronie to było coś niesamowitego. Dreszczyk chodził po rękach, po plecach. Nie docierało, gdzie jesteś, nie? No to tak jak gdyby kosmiczny świat się otwierał. Ci ludzie bardzo sympatyczni, bardzo otwarci, chcący rozmawiać o kraju, co u ciebie, skąd pochodzisz, co robisz. Także no to było coś fantastycznego. I no nie ukrywam też, że sędziowie NBA też przylecieli ze Stanów, też sporo rozmawialiśmy. No i oczywiście podkreślali na każdym kroku, że ta koszykówka amerykańska jest najlepsza, największa.
Zresztą, że w Ameryce jest wszystko najlepsze. Tak jak w samych swoich, jakby nie? Pawlak tak, mówił. Tak, tak. My mamy największe buildingi, największe samochody, największe pszczoły, największe. Wszystko, coś w tym to jest. To twój ulubiony film? Tak. Trylogia zaburzańska? No właśnie. I nie ukrywam, że to dawało tak później, jak już emocje opadły, wyszło się spod prysznica, że rzeczywiście to są jak gdyby ludzie sukcesu, prawda? Nawet jeżeli im coś się nie udaje, ale przez to, że zostali wychowani tak, że flaga, my jesteśmy najlepsi, ja jestem nieomylny. Ja sobie myślę, działa gdzieś tam na głowie. Gdzieś to krąży w podświadomości. No myślę, że to też mi dało, bardzo pomogło takiej pewności siebie nabrać, że jeżeli oni tak mówią i tak robią, tak może być. To może trzeba to robić. W 91 roku też były turnie McDonalda w Paryżu, Lakersi, Juventud Badalona. Tak, no też kto tam przyjechał? Lakersi, prawda? No Lakersi, ale no, zawodników kto przyjechał? Z Magiciem Johnsonem, okay. Divac pokazał się po raz pierwszy. W radę, John no. Worthy, no wspaniali gracze NBA. No i trzeba powiedzieć, że uczta koszykówki, olbrzymia hala Bercy, tam te 15-16 tysięcy ludzi, wielkie święto, no i mecz skończył się wynikiem dwupunktowym, 116-114, gdzie naprawdę Juventud Badalona grał mecz życia przeciwko Lakersom, bardzo utytułowany przecież. Mimo, że to turniej, wszyscy się napinali. Tak, no ale też trzeba pamiętać, że w podtekście gdzieś tam wygrana za turniej McDonalda to $1 000 000, prawda? Także. O, nie pamiętam tego. No, tego, to właśnie to premia taka, kto wygra. Czyli McDonald's jako główny sponsor, stąd turniej McDonalda. W tej chwili już zaprzestano. Są tak zwane NBA Tour. Nie ma turnieju McDonalda, szkoda. No to jest wszystko promowanie koszykówki zawodowej w Europie. Czyli mimo, że to były turnieje, te mecze były trudne do sędziowania. No bo każdy mecz jest o coś. No właśnie, jako $1 000 000 to każdy idzie. Czyli dzisiaj idąc tokiem nawet twoim, ty jak wychodzisz na mecz, na przykład ostatni w Słupsku, no, też chciałeś wygrać, tak, prawda? Nie ma dzisiaj gracza, czy w koszykówkę, czy powiedzmy w innej dyscyplinie, który się chce położyć i przejeść się po mnie jak walcem. Nie, każdy chce walczyć. Czy ta walka wyjdzie, czy wygram, nie wiadomo, prawda? To jest, ale chcę walczyć. No najważniejsze, żeby wrócić do domu i powiedzieć, dając się maksa, no tyle to... Żeby nie mieć do siebie pretensji, że mogłem coś jeszcze zrobić, a tego nie zrobiłem. No bo błędy się zdarzają, nie? Na pewno. Wspomnieliśmy o, no to już o wielu, o Toronto 94, Barcelona 92, turnieje McDonalda. Czy jest jeszcze jakiś taki ten finał, najważniejszy mecz, którym nie mówiliśmy, a chciałbyś o nim wspomnieć? Powiem tak, że te najważniejsze to oczywiście powiedzieliśmy, ale to, co chciałbym przypomnieć jak gdyby na zakończenie kariery, FIBA wprost mnie zapytała, gdzie chciałbym zakończyć karierę. Akurat miałem taką możliwość, ponieważ dyrektor sportowy FIBY, Lubo Kotleba, przyjaźniliśmy się, Słowak, zapytał wprost. A ja mówię, no wiesz, Lubo, nie byłem nigdy w Australii. O, no to pomyślę. No i rzeczywiście dostałem nominację na Mistrzostwa Świata do lat 23. I nie ukrywam, że dobrze sędziowałem, bo dostałem... W Melbourne napisane, tak? Tak, finał Australia-Porto Rico i było wiadomo, że jest to mój ostatni mecz. Mam piłkę zresztą z tego meczu, z podpisami kolegów i partnera. Ale co ciekawe, na ten mecz przyleciał Marek Paszucha, nasz znakomity sędzia, olimpijczyk, ambasador Polski w Malezji, minister sportu, prezes Polskiego Związku Koszykówki, także bardzo utytułowany
zawodowo człowiek. I nie ukrywam, że Marku, dziękuję ci, ale zrobiłeś dla mnie wtedy olbrzymią niespodziankę, ponieważ wcześniej nie wiedziałem, nie było przecieków, że osoba, na której wzorowałem się, która była moim guru, będzie na moim ostatnim meczu w karierze. Czyli to taki idol był, guru, tak? Tak, tak, tak. Bo miałem o to zapytać właśnie, idol taki. Było kilku takich kolegów, z których korzystałem, jak gdyby z porad, z zachowań. I właśnie Marek Paszucha, czy Janek Jarzębiński, czy Mietek Snopiński, świętej pamięci, jak gdyby pokazywali to rzemiosło sędziowskie takie, w sposób specyficzny, w sposób niepowtarzalny dla innych. I oczywiście nie można, ja nie chciałem pracować, że będę kolejnym tam właśnie Paszuchą, czy Jarzębińskim, czy Snopińskim, tylko chciałem do swojej osobowości jak gdyby dobrać to, co mnie wydawało się, że będzie najlepsze dla mnie, dla mojej kariery, dla postępów w sędziowaniu. Wspaniała kariera. Przykro było tam w Australii, ten ostatni mecz, łezka się zakręci. Szampan się polał ostro. Polał, okej. Biały świt zastał mnie. W Melbourne. Także nie ukrywam. Fajnie. Wielkie święto. Fajnie, fajnie. Wielkie podsumowanie całej mojej kariery. Mamy konkurs. Tutaj batoniki od Marcina Gortata. Bardzo dziękuję. Proponowałbym, albo może ja schowam wodę, może łyka jeszcze przed rzutami. Będzie 5 rzutów prawą ręką, 5 lewą, schowam, żeby nie chlapnęło jakby ten. I może te zdjęcia weźmiemy, co? Panie Adamie, żeby ten. Weźmiesz to? O! Rozepniesz marynarkę, czy nie? Rozepnę oczywiście. 5 prawą, 5 lewą. Wszyscy są w konkursiku, można sobie przesunąć ten, żeby nie przeszkadzało. Tak. Na stojąco, na siedząco. Na siedząco, wszyscy na siedząco rzucają. I co? 5 prawą, 5 lewą i liczymy. A jest rzut i wszyscy, ja to mówię w tapczan, czyli o deskę. Kurde, to widzę, że shooter. O, jak fiknął, za mocno. 2-3. 2-4. Udało się. 2-5. Lewa teraz. O. Coś. Spokojnie. Gorzej, lewą. O. Celownik muszę zmienić. Tak jest, turlała się, babunia tak zwana. Dobra, i teraz. Właśnie, kurczę, będę przeszkadzał. 3 rzuty. Obojętnie, prawą ręką może być. Ja będę gwizdał. Tak jak gwizdę. Ofens. Aj, nie boi się. Szarża. I technik. Jeden. Dobra, mamy to. Mamy konkursik. Dziękuję za te rzuciki. Pytanie od internautów na sam koniec. Pierwsze jest od Marcina Gortata, który zawsze jest aktywny. Uwaga. Czy uważasz, że młodzi zawodnicy mają szacunek do sędziego na polskich boiskach? O, Marcin, trudne pytanie zadajesz. Marcin miał 8 lat, jak ja sędziowałem finał w Barcelonie. On jest... Ja 7. Ty 7. Czy młodzi sędziowie... Czy młodzi zawodnicy mają szacunek do sędziego na polskich boiskach? Myślę, że na 80% tak. Że niesforni pozostaną niesfornymi. Jest część, którzy mają gdzieś w kodzie DNA zapisane i wyniesione z domu, że niekoniecznie muszę się zgadzać z wszystkim, co mi los przynosi. I ja bym to tak spuentował, że
80%, tak? 20% okay. Nie. Czy ktoś próbował cię obrazić tak, że zacząłeś się sam śmiać z tego podczas meczu? Obrazić tak, no. Ale do śmiechu nie było okay. Nic. Musieliśmy bardzo szybko opuścić Zadar, żeby nam ktoś nie zrobił psikusa i nie pospuszczał powietrza. Aż tak. Tak, z naszego samochodu i po meczu, który Zadar przegrał u siebie z Philipsem Modiolan, zatrzymaliśmy się gdzieś po godzinie jazdy. Gonili cały czas. No, mieliśmy wątpliwość, także wtedy to troszeczkę się nasłuchałem. Czy udało się zrobić zdjęcie z Jordanem? Powiem tak. Tak jak z Magiciem na przykład? Nie zabiegałem, ponieważ byłem zachłyśnięty meczem z Magiciem Johnsonem i wiedziałem, że to jest prawie niemożliwe. Prawie niemożliwe. I nawet nie starałem się, bym tam powiedział. Nie wiem, takie pytanie, dlaczego LeBronowi Jamesowi nie gwiżdżą kroków w NBA? Oglądasz NBA w ogóle? Tak. Powiem tak. Krok zerowy to jest troszeczkę inaczej jak w Europie. Po pierwsze, a po drugie, no być może, że gdzieś tam w podświadomości gwiazdy, chronić gwiazdy. Też będzie takie pytanie. No właśnie, że coś w tym jest, że on jest taką gwiazdą nad gwiazdy, że być może, że drobne jakieś przewinienia, może nie tyle przekroczenie przepisów jest mu wybaczane. Ostatnio nawet powiedział, że, bo zrobił taki, niósł piłkę chyba z trzy kroki sobie zrobił, do trójki doszedł i mówisz, kurczę, no rzeczywiście, nawet nie pamiętam, że to zrobiłem, ale szkoda mi sędziów, bo będą mieć przez to problem teraz, że tego nie zagwizdali, nie? Także taka była właśnie sytuacja z LeBronem. Tu już odpowiedziałeś, ale jeszcze raz, czy Barkley dużo pyskował? Tak, i to mogę powiedzieć nie tylko do mnie, ale do pozostałych kolegów, był prowokatorem pierwszorzędnym, jego słynne puszczanie gumy miał takie żółte gumy, które się pięknie robiły w balona. No. I podchodził, jak ktoś krzyknął z publiczności, to on się zatrzymywał, puszczał tego słynnego balona i ten balon puch. No i oczywiście dawał do zrozumienia, co myśli o tym, który tam go napastuje. Twój stosunek do nowinek technologicznych w koszykówce. O, to ja jestem bardzo za i uważam, że to, co robi Polska Liga Koszykówki i stara się o wprowadzenie tych wszystkich udogodnień, że to jest bardzo dobry kierunek. Jestem absolutnie też za standaryzacją hal. Być może, że w niedalekiej przyszłości podobne będą urządzenia we wszystkich halach w Polsce, że to będzie takim znakiem firmowym standard Polskiej Ligi Koszykówki. Myślę również, że niektóre rzeczy są wymuszane jak gdyby przez przepisy, przez Międzynarodową Federację Koszykówki, ale niektóre też zależą wyłącznie od prezesa PLK, który jest jednocześnie prezesem PZKOSZ, który to rozumie i na pewno wszystkie te zmiany, te innowacje wymagają nakładów pieniężnych i to sporych, ale myślę, że sezon, dwa i będziemy naprawdę mieli bardzo dobre obiekty do koszykówki z bardzo dobrym wyposażeniem. Super. Jesteśmy na dobrej drodze. PLK czy NBA? Tak jeśli chodzi o dzisiaj. Powiem tak, oglądam prawie każdy mecz PLK. Oglądam dużo Euroligi i jeśli chodzi o NBA, oglądam czwarte kwarty. Okej. Okay. W ten sposób. A ulubiony zawodnik w NBA? No powiem, że dzisiaj Harden, Doncic to są dla mnie zjawiskowi gracze. No to jest no James oczywiście z powodu tego, że tak wysoki gracz potrafi tak wszystko, wiele. Nie? To po prostu brawa. Ech. Jest to kosmita. Co w wolnym czasie lubisz robić? Włączyła się mecz. Włączyła się nam
Może lecieć, nie. Niech leci. Hobby. Hobby. Więc nieskromnie powiem, że bardzo dużo od pewnego od 2-3 lat bardzo dużo czasu zabiera nam nasza ukochana psiunia, bokserka Ani, którą dostałem, powiedzmy, pod choinkę w prezencie, jako takiego malutkiego szczeniaczka 6-tygodniowego. No i było takie założenie, że ona będzie brała udział w konkursach, wystawach. O. Także w tej chwili jest już czempionem Polski, ma 5 lat skończyła. O, no, ma sporo medali, pucharów. To gratulacje. No, bardzo dziękuję. No i jest dumą naszej pasja, rodziny. Pasja, super, tak. Że o tym, że tak wyszło. A ulubiony film? Wszechczasów. Wszechczasów. Może takie top 3. Top 3. Więc ja myślę, że to mi zostało też z młodości, Samopołudnie, Rio Bravo, takie, gdzie można się było wykazać jakąś tam szalaniną. To mnie jako młodego chłopaka bardzo to interesowało i stąd też takie filmy kowbojskie na tamte czasy były dla mnie super. Czyli... I myślę, że ta tonacja taka. Czyli buildingi z Pawlakami niekoniecznie. No to jest tak, jak gdyby przy okazji. Okej, okay, a muzyka? Ja powiem tak, że pozostaje, jak jeżdżę na mecze, czy to muzyka country mnie absolutnie relaksuje, uspokaja. Powiem tak, że jak jestem zdenerwowany, to mam taki sposób, jak jestem zdenerwowany na sytuację, na którą nie mam wpływu, to wsiadam w samochód i sobie jadę 50 km, 30 km, jeżdżę po Wrocławiu. Nie bardzo mnie interesują korki, tylko chcę być sam, wyciszony. Mam dobrze wyciszone auto. Jakie, jeśli można wiedzieć, fajne? Jeżeli Volvo jest S60, super. To polecam. Do tej pory byłem fanem Fordów, no i tak jakoś to się toczyło i w ostatnim czasie nastąpiła zmiana. I powiem, że to mnie bardzo relaksuje. Wsiadam do samochodu, odcinam się, tak, i odcinam się z dobrą muzyką i jestem fajny. Ja powiem szczerze, że jak byłem w Stanach Zjednoczonych i tam jechałem na Wielki Kanion zobaczyć i przerzucałem radio, to ta muzyka country do tej scenerii po prostu Mistrzostwo Świata. No, także to coś w tym jest. Trzeba przeżyć, rzeczywiście. No dobra, to zadam to pytanie, mówiliśmy o tym, ale zadam, czy wprost się mówi, że trzeba chronić gwiazdy? Sędziom, czy się wprost mówi, że czy tak było, czy tak jest? Ja powiem tak, że to jest takie niepisane prawo, bo nie wyobrażam sobie, żeby powiedzmy za czasów mojej generacji Barclayowi, czy Pippenowi, czy Jordanowi ktoś gwiznął jakiś fał, aptekę, no, gdzie te miliony ludzi i przed telewizorami i tysiące ludzi, którzy tam po 20 tysięcy, to jest regular, a i czasami więcej, i psuć widowisko, żeby jakiś drobiazg znaleźć i się tym chwalić, bo gwiznąłem Jordanowi coś tam, bo gwiznąłem Barclayowi. Ja też tutaj coś tam gwiznąłem, ale uważałem, że to minimum przestrzegania przepisów jest absolutnie potrzebne, czyli chciałem się wyzbyć tej apteki i myślę, że wielu z nas też nie chcę być za bardzo papiescy i takich drobnych rzeczy. Puszcza to po prostu w niepamięć. Ja też robię tutaj z większością gości, robię typera PLK z medalami na koniec sezonu. Ja powiem w ten sposób, że niezręcznie będzie mi tak wytypować. Mam takie pytanie, wytrych.
Okay. Kto wygra 4 mecze w finale, będzie mistrzem Polski. Czyli nie typujemy. No to dobra. W takim razie koniec. Fajna rozmowa. Bardzo dziękuję, że przyszedłeś, że to powiedziałeś o takiej bogatej karierze, bo chyba jeszcze tego nie zrobiłeś aż tak w takim wymiarze. Także dziękuję ci może, bardzo. Może na zakończenie to powiem w ten sposób, że oczywiście to się wiele rzeczy działo, ale nigdy nie starałem się tego jakoś wypunktować, napisać, przypomnieć w chronologii wydarzeń latami i dzisiejsze nasze spotkanie jak gdyby wymusiło na mnie niektóre przypomnieć sobie fakty, przypomnieć sobie miejsca, wyniki, co było ważne, co było mniej ważne, ale bardzo się cieszę, że uczestniczyłem w tej rozmowie. Myślę, że też trochę kuchni kibice, zawodnicy, trenerzy, których bardzo serdecznie pozdrawiam tą drogą, mogli się dowiedzieć z tej naszej rozmowy. No i na koniec oczywiście bardzo, bardzo liczę na dobry występ polskich koszykarzy w Kownie, na Litwie, bo co nasze, to dobre. Tak jest. A w związku z tym, że czas dobiega końca, to show must go on. I tak byśmy skończyli właśnie tym hasełkiem. Dziękuję ci bardzo. Bardzo dziękuję. Miło mi było. Również. I zapraszamy do oglądania. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Wspieramy naszych sportowców. Polskie zakłady bukmacherskie PZ Book.